Cześć, zapraszam na aktualizację zbiornika po 2 miesiącach. Tak prezentował się zbiornik po około tygodniu od wystartowania. Brak jakichkolwiek problemów na starcie czy glonów. Trawnik z Glossostigma rośnie bardzo powoli, ale po pierwszym tygodniu można było już zaobserwować nowe liście. Jak z roślinami nie było problemów, to z proporczykowcami nie jest już tak łatwo. Samczyk zdecydowanie nie lubi towarzystwa samic i ciągle ganiają po akwarium. Samiczki po parę dniach jedynie ukrywały się w roślinach i hardscrapie zamiast pływać po zbiorniku. Postanowiłem dać im jeszcze jeden tydzień czasu, jak nie, to będę musiał coś z tym zrobić. Po 2 tygodniach, jak wróciłem do domu, znalazłem jedną samicę na podłodze, a druga ukrywała się w kącie akwarium. Niestety samczyk był za agresywny i postanowiłem, że oddam go wraz z samicą do mojego znajomego, który posiada dużo większy zbiornik. W zamian dostałem parkę głupików. Po miesiącu od startu zaczęły pojawiać się problemy z roślinami. Jedna z paproci nie dała rady w tak mokrym podłożu, zmuszony byłem ją usunąć. Kolejną rośliną, która zniknęła w 99% jest Richia fluitans, ale tu raczej bez większego zdziwienia, gdyż ta roślina to 50/50, że się uda. Eurocaulon Wietnam zaczął się powoli rozpuszczać, a problemem był tajski lotus, który bardzo ładnie rósł i przez co przysłaniał inne rośliny. Trawnik z Glossostigma miał ten sam problem ze światłem. W miejscach dobrze oświetlonych rósł, ale pod lotosem i filtrem już nie. Postanowiłem usunąć resztki roślin i na ich miejsce dosadzić nowe, tym razem takie, które nie wymagają mocnego światła. W miejscu trawnika postanowiłem zrobić plażę z piasku i dodać więcej kamieni dragon z pchami buzkami. Zamiast paproci dosadziłem inną roślinę, coś w rodzaju bruszczu. Pod wodą kryptokoryne petici pinki, więcej blobeli. Dodatkowo z innego akwarium postanowiłem dodać parę amani bonza i wyhodować je ponad taplę wody jako rośliny emersyjne. Zamiast ryci dodałem mój pigmo, za z tyłu posadziłem małą odmianę żebienicy. Ostatnią rośliną jest Nymphaea gardneriana. Jest to bardzo mała odmiana linii, którą udało mi się kupić od niemieckiej botanistki pani Christel Kasselmann. Tak prezentuje się akwarium po 2 miesiącach od założenia. Mam nadzieję, że teraz zbiornik wygląda znacznie lepiej z plażą, nowymi roślinami i rybami.
Dziękuję Wam za wsparcie kanału subskrypcjami, komentarzami i łapkami w górę. Zapraszam niebawem na kolejny filmik, tym razem z mojej 90.